Tomasz Stefaniuk, Greensort. Jesteśmy u naszego klienta w centrum sprzedaży owoców w Indiach, na północy w Himalajach. Mamy tutaj przykład sadów, w jaki sposób są one uprawiane. Widać, że praktycznie wszystkie sady mają siatki gradowe, jednak też siatki gradowe są bardzo specyficzne. Jest to jakaś zwykła firanka powieszona na drzewie, ale spełnia swoje zadanie. W związku z tym, że podczas licytacji w firmie, która handluje jabłkami, ceny mogą być zaniżane. Sadownik ma wybór, może pojechać w drugie miejsce obok i tam sprzedać swoje jabłka po normalnych cenach. Całkowicie inny rodzaj sprzedaży owoców, gdzie owoce są sprzedawane na aukcjach. Sadownicy przywożą w zasadzie takimi samochodami jabłka już gotowe w kartonach posortowane, małymi partiami. Codziennie praktycznie po 6, 10, 15 kartonów po 30 kg i te owoce w centrum aukcyjnym są licytowane. Mamy tutaj po prawej stronie kupujących, po lewej stronie mamy sadowników. No i z danej partii owoców, na przykład z 10 kartonów, jest brany jeden karton czy dwa. I są owoce wyjmowane z kartonów, oglądane, no i następnie są licytowane. Jeśli chodzi o ceny owoców, zaczynają się od w zasadzie 1000 rupii do 1800. Z jakieś przemysłowe mamy 500 rupii. 1000 rupii to jest 60 zł, więc za takie przeciętne jabłko 7,5 w miarę dobrej jakości mamy 2 zł za kilogram. Tu widzimy, karton jest przynoszony i będzie teraz otwierany. Tak, aby sprawdzić jego. Okej. Mamy najpiękniejsze jabłka teraz tutaj. Są super. Wyjmowane są warstwami z kartonów, tak żeby zobaczyć, czy pod spodem nie ma gorszych owoców. To wszystkie jabłka są lokalne. Tutaj rosną w górach. Są to jabłka jakieś 85 mm średnicy i kupujący oglądają. Tego typu jabłka prawdopodobnie zostaną sprzedane za jakieś 1500 rupii, więc mamy około 3 zł za kilogram w hurcie. Po aukcji owoce przez kupujących są pakowane na samochody, mniejsze lub większe. Oczywiście wszystko odbywa się ręcznie. Co ciekawe, ten samochód, ta ciężarówka będzie prawdopodobnie zaraz załadowana
tym towarem z aukcji. Proszę zwrócić uwagę, że kartony są różnych firm, od różnych odbiorców. Himalaya, że prawdopodobnie jest z Himalaya, z tego obrębu. I teraz owoce są opakowane na samochód. I teraz na każdym kartonie są dodatkowe oznaczenia każdego sadownika, więc wiadomo, od kogo owoce zostały kupione. Jeżeli później okaże się, że jednak pomimo sprawdzenia te owoce nie są zbyt dobrej jakości, nie są takie, jakie były oczekiwane, to następnie przy kolejnej aukcji ci kupujący nie będą dawać tak wysokich cen na jabłka, które były kupione od osoby, która poszukiwała. Widzimy, mamy oznaczenia różnych dostawców, co pozwala to zidentyfikować. Oczywiście pieski tutaj jak najbardziej są mile widziane. Na chwilę obecną nie opłaca się importować owoców z Polski do Indii, gdyż ceny są zbyt wysokie. Sam koszt transportu to jest około złotówki, więc przy zakupie jabłka za złoty 50 mamy 2,50 plus jeszcze 50% jest cła przy imporcie, więc to jabłko jest droższe polskie niż te tutaj. Jednak w związku z tym, że to jest bardzo mało chłodni, to sadownicy teraz muszą sprzedać jabłka po niższych cenach, a za chwilę po zbiorach ceny bardzo mocno zaczną wzrastać. Nawet do 5-6 zł. Wtedy opłaca się importować polskie jabłka. I jak najbardziej ta firma, w której my teraz jesteśmy, jest zainteresowana współpracą z polskimi sadownikami. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to w przyszłości nie ma problemu, żeby nawiązać kontakt przez naszą firmę, przez Greensort. Ready? Ready. 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 Ready.